Kochani, zanim Agata zaczęła prorokować, dostałem na początku takie słowo, na początku uwielbienia, że co najmniej jedna osoba dzisiaj wyjdzie stąd z nowymi nogami. Z nogami do zwiastowania Ewangelii. Z nogami, świętymi nogami do zwiastowania Ewangelii. Wiem, że to jest słowo do osoby, co najmniej jednej osoby, która jest tutaj. Jeśli byłeś do tej pory rozdarty, wiedziałeś, nie wiedziałeś, chciałeś, nie mogłeś, nie zawsze wychodziło, ale dzisiaj powstało w tobie pragnienie, w czasie uwielbienia powstało w tobie pragnienie, aby wychodzić śmiało i zwiastować Ewangelię. I podjąłeś decyzję. Ujawnij się teraz. Wyjdź na środek. Wyjdź na środek i ujawnij całej rzeczywistości duchowej. Ujawnij całemu światu, że to ty jesteś ten wiarygodny świadek, który przez wiarę dzisiaj wziął święte nogi do zwiastowania Ewangelii. Wyjdź. Jeżeli tak jest, wyjdź, bo to jest dla ciebie dzisiaj przeskok. To jest przeskok dla ciebie. Dzisiaj przejdziesz granicę. Michał położy na was ręce. Przejdziesz granicę. Twoja granica dzisiaj. Ojcze, dziękuję ci za każdą z tych osób. Dziękuję ci za ich decyzję. Bo Ojcze, my teraz autorytetem Kościoła zabezpieczamy te decyzje. Zabezpieczamy te decyzje. Ty powołałeś ich na wiarygodnych świadków. Na wiarygodnych świadków Twojego świętego imienia. Ojcze, ja zabezpieczam to teraz. Zabezpieczam to teraz. Przez moc imię Jezus. Przez moc imię Jezus. Przez Twoją krew. Przez Twoją krew. Przez Twoją krew. Ojcze, dziękuję ci, że oni przez wiarę teraz biorą święte nogi. Święte nogi do zwiastowania Ewangelii. I oni będą. Oni będą zwiastować aż po krańce ziemi. I nigdy się nie wycofają. Nigdy się nie wycofają. Amen. Zabezpieczam przez moc imię Jezus. Przez moc imię Jezus. Przez moc imię Jezus. Przez moc imię Jezus. Nogi do zwiastowania. Nogi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Nogi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Ramasa, to bierz to przez wiarę. Bierz to przez wiarę. Bierz to przez wiarę. Nowe nogi. Nowe nogi. Poczekajcie, możecie usiąść, coś wam jeszcze powiem. Kiedy wychodzimy na środek ze słowem od Boga, to musimy egzekwować to słowo. Nie można wyjść i przyzwyczaić się do czegoś takiego. Mam słowo, mam to i nikt nie wyjdzie. Nie, to jest słowo od Boga. Mamy egzekwować. Pamiętam jak dziś. Na pewnym spotkaniu przedmieceniowym pewien pastor powiedział, że jest tutaj osoba, która ma chorą wątrobę i powiedział, jesteś na tej sali, wyjdź, będę się o ciebie modlił. I nikt nie wyszedł. I on się troszkę zawstydził, ale powiedział tak, jestem pewien tego, co powiedziałem. I następnej niedzieli powiedział, wyjdź, nie wstydź się, powiedz, że to słowo było do ciebie. I wyszła osoba i powiedziała, że to chodziło o nią, tylko się wstydziła wyjść. Kiedy wychodzisz ze słowem od Boga, to musisz egzekwować. Musisz być pewien, bo jak ty odpuścisz, to diabeł nie odpuści. To jest bardzo ważne, co zrobił Michał. My nie możemy wychodzić i tak sobie splunąć jakimś słowem. Mam słowo, że kogoś teraz Bóg uzdrawia i nikt nie wyszedł. Teraz jestem pewien, to jest słowo od Boga.
Słowo od Boga nie wraca puste. Słowo jak jest od Boga, to drżą fundamenty. Rozumiecie? My nie możemy się do tego przyzwyczaić, że mówimy słowo od Boga. I to jest takie, jakby, nie wiem, pies przetarł tyłkiem pod jej wykładzinie. To jest słowo od Boga! Już nigdy nie wychodźcie ze słowem od Boga, którego nie będziecie egzekwować. Amen. To jest mega ważne. I teraz jak słyszysz coś i dzieje się coś w twoim życiu, to korzystaj z tego. To są czasami bardzo drobne rzeczy, ale rzeczy, które właśnie teraz zostaną zniszczone, zutylizowane. Rozumiesz? Korzystaj z takich rzeczy.